Korzyści zdrowotne z picia czarnej herbaty. Czarna herbata to bardzo popularna herbata. Jest drugim po wodzie najczęściej spożywanym napojem na świecie. Zyskała popularność ze względu na mocny, wyrazisty smak i długi okres przydatności do spożycia. W starożytności, zanim herbata została uznana za napój, była używana w medycynie i stopniowo stała się powszechnie stosowana, nie tylko ze względu na jej smak, ale także korzyści zdrowotne. Czarna herbata jest uważana za doskonałe źródło przeciwutleniaczy, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowego organizmu. Wartość odżywcza czarnej herbaty. Najpopularniejszą formą czarnej herbaty jest zaparzanie gorącą wodą, ale można też spotkać odmianę z dodatkiem mleka, bardzo popularną w krajach anglosaskich. Wiele osób pije czarną herbatę, aby delikatnie się obudzić, zwiększyć koncentrację i przyspieszyć metabolizm przed ćwiczeniami. Zawiera również przeciwutleniacze, które pomagają chronić komórki przed uszkodzeniem, a także zmniejszają ryzyko miażdżycy. Przyjrzyjmy się więc jej profilowi odżywczemu. Jedna filiżanka czarnej herbaty zawiera odpowiednio kalorie 2,4, węglowodany 0,4 g, błonnik 0,1 g, tłuszcze 0 g, białka 0,1 g. Spoglądając na powyższe dane, można stwierdzić, że czarna herbata jest bez wątpienia zdrowym napojem, który zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze i minerały. Najlepszą jej częścią jest jednak przepyszny smak, którym można się delektować o każdej porze dnia i nocy. Czy czarna herbata jest dobra na odchudzanie? Ludzie znaleźli nowy powód, aby pić czarną herbatę i jej korzyści wspomagające odchudzanie. Naukowcy wykazali, że czarna herbata działa jak probiotyk wspomagający trawienie. Z drugiej strony czarna herbata jest uważana za napój odchudzający, ponieważ zawiera najwyższą zawartość kofeiny spośród wszystkich herbat. Jedna filiżanka czarnej herbaty zawiera około 7 mg kofeiny, o której wiadomo, że zwiększa energię i poprawia metabolizm. Picie czarnej herbaty przed treningiem może zwiększyć wydolność organizmu i pomóc szybciej schudnąć. Kofeina wpływa na podwyższenie temperatury ciała. Jest to również znane jako termogeneza. Jeśli spojrzysz na tabelę wartości odżywczych, zobaczysz, że kalorie w czarnej herbacie są prawie znikome. Zastąpienie wysokokalorycznych napojów, takich jak soki i napoje gazowane czarną herbatą, może pomóc szybko schudnąć. Również picie czarnej herbaty jest najsmaczniejszą alternatywą. Naukowcy i badacze nadal testują właściwości czarnej herbaty, aby znaleźć najlepsze dowody na utratę wagi. Możesz jednak włączyć ją do swojej codziennej diety i cieszyć się ogólnymi korzyściami zdrowotnymi, jakie oferuje. Korzyści zdrowotne wynikające z picia czarnej herbaty. Numer 1. Zmniejszenie ryzyka cukrzycy. Według badań długotrwałe picie czarnej herbaty może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi. Polifenole, takie jak flawonoidy znajdujące się w czarnej herbacie, pomagają obniżyć indeks glikemiczny. Eksperyment na starszych osobach wykazał, że osoby długotrwale pijące czarną herbatę były o 70% mniej narażone na wysoki poziom cukru we krwi, a tym samym na cukrzycę typu drugiego. Numer 2. Może pomóc w zapobieganiu nowotworom. Czarna herbata jest bogata w teaflawinę, przeciwutleniacz, który pomaga niszczyć nieprawidłowe komórki w organizmie. Wolne rodniki w naszym ciele mogą powodować poważne uszkodzenia, przekształcając normalne komórki w komórki rakowe. Zawartość przeciwutleniaczy w czarnej herbacie jest tak wysoka, że hamuje wolne rodniki i odgrywa ważną rolę w zapobieganiu atakom nowotworów, takich jak rak skóry, rak piersi, rak jajnika i rak żołądka. Numer 3. Poprawia pracę serca. Kilka badań wykazało, że picie czarnej herbaty zmniejsza ryzyko udaru mózgu u dorosłych. Osoby, które spożywały 3 lub więcej filiżanek czarnej herbaty dziennie, miały o 21% mniejsze ryzyko udaru. Czarna herbata jest bogata w teaflawiny, flawonoidy i kwas galusowy. Te składniki odżywcze naprawiają naczynia krwionośne i tętnice, zapobiegając udarom, miażdżycy i innym problemom sercowo-naczyniowym. Podsumowując, można stwierdzić, że osoby spożywające codziennie czarną herbatę są mniej podatne na choroby układu krążenia. Numer 4. Ochrona przed złymi bakteriami. Flawonoidy i polifenole zawarte w czarnej herbacie mają właściwości antybakteryjne. Według niektórych badań picie czarnej herbaty pomaga zmniejszyć ryzyko zakażenia Helicobacter pylori, infekcji bakteryjnej, która atakuje żołądek.
Ponadto zapobiega nadmiernemu poceniu się, które jest jednocześnie oznaką infekcji bakteryjnej. Numer 5. Poprawia zdrowie układu pokarmowego. Przeciwzapalne właściwości herbaty pomagają w leczeniu problemów trawiennych, zwalczają wrzody żołądka, poprawiają zdrowie układu odpornościowego, a także działają leczniczo na inne choroby żołądka i jelit. Czarna herbata wspomaga wzrost pożytecznych bakterii w jelitach, poprawiając w ten sposób normalne funkcjonowanie jelit. Numer 6. Poprawa zdrowia jamy ustnej. Problemy z jamą ustną, takie jak krwawienie dziąseł, nieświeży oddech i nagromadzenie płytki nazębnej, mogą wpływać na nasze zdrowie i poczucie własnej wartości. Polifenole znajdujące się w czarnej herbacie mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, które pomagają utrzymać zdrową jamę ustną. Czarna herbata spożywana regularnie może zmniejszyć stan zapalny, zapobiegać ubytkom i rozwojowi bakterii. Podsumowując, czarna herbata ma najwięcej korzyści zdrowotnych, gdy jest przyjmowana w czystej postaci. Dodanie mleka, cukru i różnych syropów zwiększa zawartość kalorii i może zmniejszać korzyści zdrowotne. Jak wspomniano powyżej, czarna herbata ma wiele zalet zdrowotnych. Daj nam znać w komentarzu, czy lubisz pić czarną herbatę. No i oczywiście pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.